Piękne słowa Jana Pawła. Barbara? Nowe idzie. W Media Expert wymień swoją starą pralkę na nową w klasie A+++. Taniej nawet o 300 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 15 Politycy PO złożyli wniosek do ministra sprawiedliwości w sprawie możliwości przekroczenia uprawnień przez ministra obrony. Chodzi o sprawę byłego już szefa podkomisji smoleńskiej doktora Wacława Berczyńskiego, który powiedział, że to on wykończył Karakalę. Przedstawiciele rządu i politycy PiS-u wielokrotnie zapewniali, że Berczyński nie miał nic wspólnego z negocjacjami offsetowymi. Poseł Wojciech Skurkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Obrony, podkreśla, że Platforma Obywatelska w tej sprawie posługuje się półprawdami. Procedura przetargowa na zakup śmigłowca wielozadaniowego dla polskiej armii na poziomie Ministerstwa Obrony Narodowej została definitywnie zakończona w połowie września, kiedy ministrem obrony narodowej był Tomasz Siemoniak, a osobą odpowiedzialną za zakup śmigłowców, za zakup dla polskiej armii był pan wiceminister Mroczek. Jako żywo ani Prawo i Sprawiedliwość, ani nikt z polityków Prawa i Sprawiedliwości, ani pan Berczyński, no bardziej, nie mieli wtedy ani wpływu, ani dostępu do tej procedury przetargowej, dokumentacji przetargowej. Jeszcze raz powtórzę, połowa września to jest ten czas, kiedy zakończyło się na poziomie Ministerstwa Obrony Narodowej postępowanie na zakup śmigłowców wielozadaniowych. W ubiegłym tygodniu grupa posłów Platformy odwiedziła siedzibę Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie, by zapoznać się z dokumentami z postępowania na śmigłowce Karakal. Posłowie chcieli zbadać ewentualny wpływ doktora Wacława Berczyńskiego na rezygnację rządu z kontraktu na zakup francuskich maszyn. A najprawdopodobniej jeszcze w tym tygodniu odbędzie się głosowanie nad wnioskiem Platformy Obywatelskiej o odwołanie ministra obrony Antoniego Macierewicza. Krakowski sąd odroczył dziś rozprawę w procesie grupy przestępczej zajmującej się handlem kobietami. Następna odbędzie się 13 czerwca. Proces rozpoczął się w sierpniu 2011 roku i zostało w nim oskarżonych 15 osób. Wśród nich między innymi Konrad M., muzyk znany z występów podczas marszów tzw. kodu. Zarzuty w sprawie dotyczą handlu ludźmi, sutenerstwa i działalności w zorganizowanej grupie przestępczej. W latach 2004-2006 przestępcy mieli za pomocą czterech firm zwerbować blisko 100 kobiet i zabrać je do pracy w klubach nocnych dla mężczyzn we Włoszech i Grecji. W toku śledztwa trzy osoby przyznały się już do winy i wyraziły skruchę. Szczecińska prokuratura bada ponad 20 przypadków internetowej gry. Chodzi o grę, w której uczestnicy dokonują samookaleczenia. Ostatnim etapem jest samobójstwo. Poszkodowanie dzieci w wieku od 11 do 14 lat. A postępowanie prowadzone jest pod kątem namawiania nieletnich do popełnienia samobójstwa, mówi Małgorzata Wojciechowicz ze szczecińskiej prokuratury okręgowej. W tej chwili w postępowaniu prowadzonym przez prokuraturę okręgową w Szczecinie mamy do czynienia z liczbą pokrzywdzonych około 20 osób. Są to dzieci w wieku mniej więcej od 11 do 14 lat. Prokurator zajmuje się w tej chwili ustalaniem szczegółowych okoliczności tego zdarzenia i tym ustalaniem tego, czy rzeczywiście dzieci były wprowadzone do gry przez tak zwanych opiekunów. W sprawie nikomu nie przedstawiono zarzutów. Śledztwo prowadzone jest w sprawie usiłowania doprowadzenia małoletnich do targnięcia się na własne życie. Podobne postępowania prowadzi także kilka innych prokuratur w kraju, także Rzecznik Praw Dziecka, MSWiA i Ministerstwo Cyfryzacji. Za namawianie do samobójstwa, czyli przestępstwo z artykułu 151 Kodeksu Karnego, grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Pseudogra Niebieski Wieloryb popularna jest m.in. w Rosji. Sytuacja na Odrze jest stabilna, a fala wezbraniowa łagodnie przemieszcza się przez jej lubuski odcinek, informuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gorzowie Wielkopolskim. Rzeka zaczęła opadać w rejonie Nowej Soli, Cigacic i Nietkowa. Jej poziom rośnie poniżej tych wodowskazów. Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zaznacza, że obecnie mamy już do czynienia z tendencją spadkową, a sytuacja na polskich rzekach stabilizuje się. Żadnych ostrzeżeń ani meteorologicznych, ani hydrologicznych, czyli wynika z tego, że sytuacja zarówno meteorologiczna, jak i hydrologiczna w Polsce stabilizuje. Te fale bezbraniowe i na Odrze i na Wiśle, z którymi mieliśmy do czynienia,
stopnia w wyniku tych intensywnych opadów deszczu, które mieliśmy wcześniej, łagodnie w tej chwili przechodzi w kierunku północy. Obserwuje się tendencję spadkową. Na przykład w województwie świętokrzyskim na rzece Kopcianka w ciągu 3 godzin obniżył się poziom o 6 cm. Także ta tendencja jest raczej spadkowa. Dziś rano stany alarmowe na Odrze były przekroczone w Cigacicach, Nietkowie i Połecku. Kulminacja fali wezbraniowej zbliża się do Słubic. Z informacji podanych przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gorzowie Wielkopolskim wynika, że ryzyko wystąpienia powodzi jest zerowe. Wezbrane wody rozlewają się w międzywalu, nie zagrażając miejscowościom położonym w dolinie rzeki. Syryjscy rebelianci zaczęli opuszczać jedno z oblężonych przez siły rządowe przedmieść Damaszku, poinformowały państwowa telewizja i Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka. Ewakuacja jest elementem wcześniejszego porozumienia z władzami Syrii. Siły przeciwników prezydenta Syrii Bashara al-Assada są ewakuowane z Barsa, przedmieścia stolicy kraju. Obserwatorium podaje, że o świcie na miejscu pojawiły się autokary, do których wsiadły setki rebeliantów wraz z rodzinami. W najbliższych dniach ewakuowane mają być następne grupy bojowników, dodała organizacja, która ma siedzibę w Wielkiej Brytanii. Barza na północnym wschodzie Damaszku znajduje się w pobliżu obszarów kontrolowanych przez rebeliantów. Od miesięcy toczą się tam zacięte walki między siłami rządowymi a bojownikami. W kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami przelotny deszcz. Termometry w najcieplejszym momencie będą pokazane 9 stopni będzie na północnym zachodzie, 9-12 w centrum, do 15 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy i wschodzie okresami porwisty, północny i północno-zachodni. Na barometrach w Warszawie 995 hektopaskali ciśnienie będzie rosnąć. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Dziś w parafii Matki Bożej Fatimskiej w Terliczce w diecezji rzeszowskiej odbędzie się spotkanie rodziny Radia Maryja, na które bardzo serdecznie zapraszamy. Program spotkania jest następujący. O godzinie 16.30 spotkają się przedstawiciele biur i kół przyjaciół Radia Maryja. O godzinie 17.30 rozpoczęcie transmisji na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam oraz program słowno-muzyczny pod tytułem Bądź uwielbiony Panie przez swoją świętą Matkę Maryję w wykonaniu grupy uwielbienia. O godzinie 18.20 uczestniczyć będziemy w Eucharystii, natomiast o 21.30 na antenie Radia Maryja rozmowy niedokończone. Temat tych rozmów: stulecie objawień fatimskich, zakończenie Wielkiej Nowenny i co dalej. Gośćmi rozmów będą ojciec Zbigniew Kołodziejczyk, kapucyn i dinerant, ojciec Robert Kozłowski, proboszcz parafii w Terliczce, brat Artur Arciszewski, gwardian domu i dinerantów w Katowicach oraz pan Piotr Onak. Mieszkańców Terliczki i okolic, a także całą rodzinę Radia Maryja serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. Jednocześnie informujemy, że kolejne poniedziałkowe spotkania rodziny Radia Maryja odbędą się 15 maja w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem na Chrzebtówkach. 22 maja w parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Kosmonosach w Republice Czeskiej i 29 maja w Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej, patronki rodzin w Leśniowie w Archidiecezji Częstochowskiej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Grzegorz Moj, już 10 minut po 13 w naszym programie Czas na Audycję. Aktualności dnia. Powstań z kolan Polską, daj nam sprawiedliwość.
Panie profesorze, właśnie w tej sprawie jesteśmy po wyborach we Francji. Francja ma nowego prezydenta, za niedługo zaprzysiężenie, chociaż przed Francją jeszcze w czerwcu wybory, bo to też pytanie o to zaplecze polityczne przyszłego prezydenta Republiki Francuskiej. Pani premier Beata Szydło złożyła życzenia, życzę sukcesu, wytrwałości w pełnieniu zaszczytnej misji dla dobra Republiki Francuskiej. Też napisała, że liczy, że pana prezydentura przyniesie nowe otwarcie w naszych relacjach dwustronnych, zarówno na płaszczyźnie politycznej, jak również gospodarczej, bo wiemy, że po pierwszej turze dosyć ostre słowa prezydenta Macrona poszły w naszą stronę, w stronę Polski. Jak pan ocenia tę kandydaturę i to, co zrobili Francuzi? I właśnie występować w formule MMA. No, w ten sposób pani Zbarzyszyk inaczej nie mogła się zachować. To jest oczywiste, że musiała się odnieść do tego stanu niewątpliwego napięcia, jaki nastąpił w tej fazie pierwszego dyrektora wyborów między częścią środowisk politycznych Francji a Polską. Nie bardzo ładny gest. Mam nadzieję, że pan prezydent Macron pójdzie za tym gestem i rzeczywiście zrewiduje swoje fałszywe przecież pojęcie na temat polskiej gospodarki, na temat polskiej rzeczywistości. Natomiast Francja jest ważnym elementem porządku europejskiego i dlatego musimy mówić jednak, że to, co się dzieje w Francji, jest prezydentem Republiki Francuskiej, że to nas nie dotyczy. Dotyczy nas to w sposób bardzo bezpośredni. Obok Niemiec to filar Unii Europejskiej. Tak, to właśnie to podjąć. To jest handel niemiecko-francuski, jest to pierwsze początki Unii Europejskiej. Przed 60 lat to są tych dwóch państw, tak naprawdę przełamanie na jedną wielkość. Zupełnie innej rzeczywistości, zupełnie inny miałby podgląd ideowy. Na pewno nie tym, który dzisiaj obserwujemy, ale nie jest to nie do Francja. Mimo wszystko jest ważnym elementem i gospodarczym, i kulturowym, i polityki bezpieczeństwa. To akurat, że polityk, który można by nazwać na pewno politykiem centrowym, ale nie w takim politycznym słowo znaczeniu, ale w takim właśnie ludzkim. Tam on się wychylić, on chce być przyjazny wszystkim, on nie dowiódł swoim życiem, że jest w stanie podjąć jakieś wielkie wyzwanie, na niego jako bankiera, na niego jako polityka, weźmy sobie tego świetnego motu. Jest to taka naprawdę wielka niewiadoma. Z jednej strony sytuacja charakterologiczna, mamy do Emmanuela Macron, z drugiej strony to jest właśnie to zaplecze, o czym ojciec mówił. Jakie będzie zaplecze polityczne? Wiemy, że on nie ma partii politycznej. Wiemy, że ma coś na kształt ruchu, który można by chyba przyrównać nieformalnie do 15, mówię tutaj o zabawieniu ideowym, ale mówię tutaj o zainstalowaniu politycznym. To nie jest rodzina rodzina. Być może znajdzie szerokie poparcie w Zgromadzeniu Narodowym, ale to jest przyszłość. Dzisiaj Emmanuel Macron jest wielką niewiadomą i chciałby nie czekać, aż on wypełni treściami swoją prezydenturę, ale z drugiej strony obiektywnie tak oceniają sposób czasowego osiągnięcia, co wydaje mi się, że nie jest to zdanie. Bo komentatorzy też mówią, że kandydatka Frontu Narodowego odniosła dosyć poważny sukces, chociaż to tylko 33-34% wyborców, ale jednak, no nie wiem, czy się tego spodziewała. I teraz pytanie o tą polaryzację postaw i tego, co dzieje się tak naprawdę we Francji.
bo też z jednej strony mamy nowego prezydenta, ale z drugiej strony Francja ma prezydenta, ale z drugiej strony no też niewielu ludzi poszło, jeżeli chodzi o ten wskaźnik ogólny na wybory. Wielu dało białą kartkę, są tacy, którzy boją się, że będzie właśnie nowy prezydent jak gdyby skręcał w tę stronę, żeby wszystko, Macron, żeby wszystko prywatyzować. Boją się o to zabezpieczenie socjalne, które do tej pory było mocną stroną w Republiki Francuskiej. Tak, to są takie sprawy. Jednak jest pozycja polityczna Marine Le Pen, która imigracją, o której pan profesor teraz wspomniał. Szybko, tak, w tym roku. Tak, to są dwie sprawy, które niekiedy się łączą, a niekiedy trzeba to wybrać. To jest oczywiście problem gruntów, ale to jest problem, który Francja staje się przegrała. Tego zdumienia, napływu, nie da się zatrzymać. Takiego może opinienia, może pewnego przelektorowania, ale powinniśmy się przyzwyczaić do tego, że Francja będzie... Uważam, że to było kapitalne powiedzenie, że... szanse, jakim on będzie, czy Francja no, dryfuje, czy spada w dół, bo też tak jak rozpoczęliśmy rozmowę, to dwa filary, Francja i Niemcy, jeżeli chodzi o Unię Europejską, też pewien sposób prowadzenia polityki i wewnątrz Unii, i na zewnątrz, bo gratulacje Rosja, później wielkich mocarstw, też od razu Macron mówi, że no, ma inne spojrzenie, inną optykę jak prezydent Putin, więc od razu jak gdyby pokazuje, że ma własne zdanie i własną opinię i własne podejście do spraw międzynarodowych.
już są przyszykowane autokary do wyjazdu. Zbiera się coraz liczniejsza grupa, także na pewno będzie mocny do odbudki z Warszawy. A to będzie wybrania? Myślę, że na pewno będzie kilka ciekawych projektów, jeśli chodzi o karierę, to na pewno będą to takie, które można nazwać wojnami, bo już tutaj wiem, że będzie Mateusz Łazowski walczył z Chimem Kalskim, to będzie taki pojedynek, który na pewno kibice zapamiętają. Bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za komentarz, panie profesorze. Szczęść Boże. Naszym gościem był pan profesor Andrzej Gil z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, z Katedry Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych. Za chwilę, szanowni państwo, chciałbym zaproponować przemówienie ministra Antoniego Macierewicza, ministra obrony narodowej, a to z tej racji, że dziś na placu Piłsudskiego miały miejsce uroczystości związane z 72. rocznicą zakończenia II wojny światowej. Narodowy Dzień Zwycięstwa to święto państwowe ustanowione w celu upamiętnienia zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. Tyle wagi co ja, to jest troszeczkę krótko i mam kilka nauczek na sobie przygotowania. Mam kilka takich rzeczy, o których czasami to przemyśleć, to moja dziecko będzie do tej kierunki. Póki co jest jeszcze sporo dla nich, ale poddaję się do końca. Przedstawiciele władz Rzeczpospolitej, nadzieję, że Francuzi zdecydują się na rozpoczęcie Wojsko Polskie,
substancja przekracza dopuszczalną. Staję przed grobem nieznanego żołnierza. Barack Obama osobiście ostrzega, krąg z głowy i sztandary przed powierzeniem generałowi wielkim wysiłkiem, wielkim bohaterstwem. Informują o tym amerykańskie media, powołując się na doradców byłego prezydenta. Żołnierzy polskich uwzględnił tej rady, a później zdymisjonował ludności Rzeczpospolitej, z ambasadorem Rosji. Wszystkich Polaków rozsianych na całym świecie, którzy przeciwstawili się dwóm zaborcom, którzy już w sierpniu 1939 roku zmówili się przeciwko Rzeczpospolitej, przeciwko Europie, przeciwko pokojowi światowemu. Dzisiaj wiemy, informacje o tych kontaktach zatajmy, że rzeczywistym autorem i tym państwem, które rozpoczęło intrygę przeciwko pokojowi światowemu, była na równi bolszewicka Rosja, jak i hitlerowskie Niemcy. 8 maja przypomina kapitulację III Rzeszy, państwa niemieckiego, które wespół z Rosją sowiecką tę straszliwą wojnę rozpoczęło. W Polskim Radiu 24 historia. Chcielibyśmy, żeby to był dzień zwycięstwa. Chcielibyśmy, żeby to był dzień radości. Chcielibyśmy, żeby to był dzień wielkiej narodowej polskiej dumy. Tak myśleli, tak marzyli, taką mieli nadzieję Polacy wtedy, w maju 1945 roku. Ale rzeczywistość polska była inna. Ale rzeczywistość polską wówczas znaczyły morderstwa NKWD, zsyłki do łagrów, więzienia, gwałty, pseudosądy odbywające się w Moskwie, w których stawiano pod pręgierzem najbardziej bohaterskich dowódców Rzeczpospolitej, Armii Krajowej, zarzucając im kolaborację z okupantem niemieckim. 5 maja 1945. To była nie tylko rzeczywistość straszliwych represji i niszczenia Rzeczpospolitej drugiej okupacji. To była także rzeczywistość upodlania narodu polskiego, niszczenia jego tożsamości. Z punktu widzenia tak czysto retorycznego, nawet poza dążenia do tego, by wyzbył się pamięci swojej dumy, liczy się honor, a nie swojej istoty. Wszelką cenę. No niewątpliwie był to majstersztyk krasomówczy. Dlatego pamiętamy też bardzo znaczący. Przypomnijmy, że to jest to upokorzenie, jakim była wielka defilada zwycięstwa w Londynie w czerwcu 1945 roku, a z drugiej strony po wypowiedzeniu tego paktu, na której nie było zwycięzców pod Monte Cassino, na której nie było zwycięzców pod Narwiku, na której nie było żołnierzy z Tobruku, na której nie było bohaterów pod Falez i Bredy. Tam wszędzie, gdzie płynęła krew żołnierza polskiego walczącego o zwycięstwo Polski, ale i wszystkich sprzymierzonych. Tam wszędzie wówczas, w tamtym czasie, nie chciano pamiętać o tym wielkim wkładzie narodu polskiego w obronę Europy i świata. Proszę powiedzieć, czy Józef Beckman, a nigdy za mało powtarzać, że Polska była jedynym narodem, jedynym państwem, które nigdy nie kolaborowało ani z sowieckim, ani z niemieckim zaborcą, które nie stworzyło w czasie II wojny światowej rządu kolaborującego.
obcego, które nie zniżyło się do kolaboracji, odwrotnie. Stworzyło wielkie państwo podziemne, stworzyło wielką armię krajową tu w Polsce i czwartą armię sojuszniczą walczącą na wszystkich frontach ówczesnej wojny. Honor, a nie pokój, odrzucając porozumienie. Dlaczego tak się stało? Jak mogło do tego dojść, że dopiero dzisiaj możemy powiedzieć, tak, zwyciężyliśmy. Tak, każda kropla krwi przelana wówczas złożyła się na to wielkie zwycięstwo, jakie przyszło po kilkudziesięciu latach i które sprawia, że dzisiaj możemy z dumą powiedzieć, Polska jest niepodległa. Współpracowników. Nie zabrakło polskiej krwi w tamtych czasach. I nie zabrakło woli zwycięstwa. Polska została zapędzona ale zabrakło uczciwych sojuszników. Ale zabrakło zrozumienia, jak wielką tragedią dla połowy Europy jest oddanie jej we władztwo sowieckie. Ale zabrakło zrozumienia, że zwycięstwo nad Hitlerem, kapitulacja III Rzeszy, to dopiero połowa wielkiego zadania, jakie czekał wolny świat, jakie musiało zostać zrealizowane. Dzisiaj znowu Polska, Europa i świat staje wobec prób zniszczenia ładu światowego, staje wobec państwa, które uważa, że ma prawo siłą zmieniać granice, że ma prawo narzucać swoje rządy wszystkim innym, którzy są słabsi, że ma prawo dyktować Europie i światu swoją wolę. Politykę jako wiceminister spraw zagranicznych od 32 już jako minister. Co takiego się stało? W 2008 roku. Ta koncepcja w stolicy Gruzji, w Tbilisi, wobec rosyjskiego najazdu na Gruzję, prezydent Lech Kaczyński powiedział, ale my mówimy nie, ale my się nigdy na taki dyktat nie zgodzimy. Generalną, jeśli chodzi o politykę zagraniczną. Te słowa wówczas wypowiedziane tutaj panem na własnym poletku, były tymi samymi słowami, na początku, które wypowiedziały władze Rzeczpospolitej w roku 1939, sprzeciwiając się dyktatowi dwóch mocarstw chcących zniszczyć Europę i Polskę. I my je dzisiaj powtarzamy. Powtarzamy stąd. Z placu Józefa Piłsudskiego. Stąd. Z miejsca, gdzie stoi pomnik wszystkich bohaterskich Polaków, grup nieznanego żołnierza. I powtarzamy je z dumą i pewnością, że Wojsko Polskie jest silne i zdoła nas obronić. I powtarzamy z dumą i z pewnością, że na naszym terytorium są sojusznicy, którzy ramię w ramię z Wojskiem Polskim są w stanie zagwarantować bezpieczeństwo i pokój Polsce i Europie. To bezpieczeństwo i ten pokój, który 8 maja 1945 roku był zaledwie marzeniem, był zaledwie rzuconą w przyszłość myśl o czasie, kiedy pokój, bezpieczeństwo wróci do Europy. Dzisiaj tym wszystkim, którzy przelewali wówczas krew, mającą swoje dzisiaj konsekwencje, mające swoje dzisiaj realizacje, przed nimi chylimy głowę. Im dziękujemy. I chcemy, by pamiętali, że naród polski, że Wojsko Polskie nigdy nie zapomną waszych wielkich wysiłków, waszego wielkiego poświęcenia, waszej krwi, trudu i męki, poniesionej w II wojnie światowej, ale i potem przez dziesięciolecia, gdy walczyliście i byliście inspiracją do walki narodu polskiego o odzyskanie niepodległości. Jesteście jej
twórca i 8 maja, niech przypomni wielki wasz wysiłek i wielką waszą chwałę. Cześć i chwała bohaterom Rzeczpospolitej. To było przemówienie ministra obrony narodowej. Pan minister Antoni Macierewicz wygłosił je podczas uroczystości na Placu Piłsudskiego w 72. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Narodowy Dzień Zwycięstwa to święto państwowe ustanowione w celu upamiętnienia zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. Jedna ze stron, czyli w tym momencie Niemcy, od 1938 roku w jesieniu zaczynają wyraźnie przejść do zmiany sił w Europie Wschodniej, w tym Polski, przez te pierwsze sformułowane żądania, które pan redaktor pokazuje się, że już nie możemy po tej linii spacerować. Ta linia jest tak rozpisana, że trzeba powiedzieć jasno, no posunąć się z tym, że mając się z tym, że tego roku to polityka i ona była skuteczna przez te kilka lat, nawet w takiej sytuacji geopolitycznej między Scyllą a Charybdą, można by powiedzieć, no nie wydaje się, że żadna polityka zagraniczna w obliczu porozumienia tych dwóch mocarstw nie była skuteczna. Ale to jednak głosy, że właśnie Niemcy tak wiele od nas nie żądali, tak wiele nie chcieli, bo chciałbym powiedzieć na te wyrównane warunki. Jeszcze doszło do spotkania z gościem Radia Maria w audycji Aktualności Dnia jest pan profesor Mieczysław Ryba. Witam serdecznie, szczęść Boże. Szczęść Boże. Panie profesorze, chciałem zapytać, jak pan ocenia ostatni sobotni Marsz Wolności, bo przede wszystkim pewnie Platforma, bo nieraz mówi się szeroko opozycja, ale to przede wszystkim Platforma chce obalić rząd i będzie wykorzystywała każdą okazję. Czy pan myśli, że ten Marsz Wolności, to co zaproponowała Platforma Obywatelska w sobotę, jest kolejnym takim elementem, by poprawić sobie sondaże, może też prowokować Prawo i Sprawiedliwość, prowokować rząd, bo przy tej okazji jakieś wulgarne zdarzają się, prawda, wypowiedzi, różnego rodzaju ostentacyjne gesty, jeżeli chodzi o marsz sobotny. Oczywiście, jak najbardziej jest to marsz antyrządowy, mierzony na chcę koalicji jednej strony, to jest rzecz naturalna i oczywista. A drugie jest, mamy tutaj do czynienia z taką konkurencją na marsze. To znaczy, do tej pory takim głównym organizatorem był Komitet Obrony Demokracji, natomiast po kompromitacji Mateusza Kijowskiego praktycznie on już nie funkcjonuje jako czynnik główny. Dla Schetyny, dla Platformy bycie w KODzie jako jeden z elementów było bardzo niewygodne, w związku z czym przestała rozgrywka wewnętrzna się toczyła dalej i po
przypadku Kijowskiego po osłabnięciu Petru. Platforma stara się być jako główna siła opozycyjna, która ostatecznie zintegruje cały obóz liberalno-postkomunistyczny. Czyli mamy rozumieć, że to też dla opinii publicznej taki komunikat, że my, Platforma Obywatelska, jesteśmy właściwie jedyną, najpoważniejszą siłą polityczną? Dokładnie tak. Natomiast druga rzecz jest wewnętrzna, wewnątrz już platformiana, bo pamiętajmy, że marsz, no nie o tej skali, ale jednak bardzo głośny w sferze medialnej, pod prokuratury warszawskiej odbył Donald Tusk. Dla Grzegorza Schetyny ten pochód, no owszem, w sensie wizerunkowym jako Platforma, on opowiadał, że to jest jej wielki sukces, bo Donald Tusk na poparcie pewnie będzie kandydatem na prezydenta, natomiast realnie dla Grzegorza Schetyny ten pochód Tuska jako nieformalnego lidera Platformy, jako tego, który jest w stanie dźwigać sondaże Platformy, to jest sytuacja bardzo niewygodna. A więc zorganizowanie tego marszu Teraz Wolności jest odpowiedzią na to. Próbą takiego przykrycia tamtego wspomnienia, tak żeby Schetyna mógł znowu wyjść jako ten realny lider opozycji. Czy mu się to udało? Raczej nie sądzę, bo jednak oczywiście jest spór co do tej liczby manifestantów i nawet gdybyśmy powiedzieli, że to jest kilkunastotysięczny czy 20-tysięczny marsz, to jest to mniejszy marsz niż Kotowski zdecydowanie. No ale to jest to kolejny etap. Znaczy, pamiętajmy, że dla polityków tego typu jak Grzegorz Schetyna nie tylko liczy się kwestia wygrania z PiS-em. To jest drugi etap. On jest przekonany, że to wcześniej czy później nastąpi. Wiadomo jest, że w tak zwanym systemie demokratycznym istnieją te fluktuacje przepływu głosów. Pytanie jest, na kogo te głosy przepłyną. Za 2-3 lata, czy prawda, 7 czy 8, wszystko jedno. W każdym razie pytanie, kto będzie wówczas liderem obozu opozycji. I on doskonale wie, że może ta Platforma wybory wygrać, a on może zostać pogrążony. Bo to doświadczył za czasów drugich rządów Tuska, gdzie on mały włos, a byłby po prostu całkowicie wyeliminowany z polityki. To tylko to, że Tusk poszedł do Brukseli, pozwoliło mu przeżyć gdzieś tam w niszy, a później pozwoliło mu się odbudować po poparciu Bronisław Komorowski jednoznacznym działaniem w kierunku Ewy Kopacz. Więc cały czas oprócz tego, że to ma wymiar antypisowski, że to fajnie jest przedstawiane w mediach, to jednak w tle jest ta rozgrywka, no to kto będzie tym liderem. Wydaje się, że tutaj Platforma rzeczywiście z Kochtem, którym stopniu wygrała, z Petru w ogromnej mierze jest też zwycięska. Natomiast co do zewnętrznej walki samej tej partii, to jest, no może jakiś, zbliżamy się do remisu, ale na pewno nie jest jeszcze tak, że Grzegorz Schetyna całą tę schedę przejął i że może się czuć liderem i że może być pewne, że na przykład powracający Donald Tusk nie wymyśli sobie jakiejś kolejnej Ewy Kopacz, która będzie spychać obecnego lidera. Panie profesorze, chciałem zapytać, czy widać dalej jakoś zarysowany podział w Polsce, w społeczeństwie, czy to tylko jest taka, można powiedzieć, rozgrywka, czy próba pokazywania siebie, myślę o Platformie Obywatelskiej, że my jesteśmy silni, że nie spadają nam aż tak bardzo słupki, te słupki, jeżeli chodzi o sondaże? No jest podział, on związany jest, pamiętajmy, z całą układanką po okrągłą stołową, ponieważ rządzący PiS, rząd narusza w wielu miejscach te sfery ułożone wówczas, zapieczętowane konstytucją z 1997 roku. Przypomnę, jest próba naruszenia fundamentalnej kwestii, która nigdy nie została nawet palcem tknięta, mianowicie układu władzy sądowniczej, przebudowy tej struktury, która była już ostatnim zawsze zabezpieczeniem
zagrożeniem dla tego, gdyby stworzono. W związku z czym są to takie potężne grupy interesów, które z potęgowaną emocją, czasem nienawiścią, niechęcią aranżują czy angażują się w te protesty w taki sposób przede wszystkim medialny, ale również objawiający się tego typu marszami. I to nawet trudno się temu dziwić. Natomiast pytanie jest o zwycięstwo i w kolejnych wyborach. To nie jest marsz, ani ten, ani poprzednie, to nie były marsze, które były pod hasłem takim, które wydały zwycięstwo. Tu się czeka na dwie rzeczy. Czeka się z jednej strony na jakiś element kryzysu gospodarczego, który to kryzys dałby im szansę powiedzenia, że proszę, te rządy pisowskie są rządy, które przynoszą biedę. No ale na to się nie zanosi, rzecz odwrotnie, widać to po wszystkim. Druga rzecz, to czekają na ewentualne skonfliktowanie się obozu rządowego, jakiś wewnętrzny konflikt, który by ten obóz skompromitowały. Dlatego media raz za razem starają się wywołać taki konflikt, lub go obwieszczać, lub go prorokować. I trzecia rzecz, to jest ciągłe liczenie na zagranicę. Czyli tak jak my z takim niepokojem obserwowaliśmy wybory we Francji, a wypowiedzi prezydenta już elekta Macrona, czy uczestniczył kandydata, no wraz z oburzeniem, kiedy atakował Polskę ze względu na to, że firma Wilku chce przenieść produkcję z Francji do Łodzi. To wydaje mi się, że w tamtym środowisku było to odbierane pozytywnie, no bo ewentualny prezydent już elekt w przyszłości zapowiada sankcje, a sankcje to Europa przeciwko Polsce. Proszę zwrócić uwagę, że ten marsz wolności był pod sztandarami tymi unijnymi cały czas robiony. Więc dla nich dekonstrukcja Unii lub próba przebudowy jest w kierunku poszanowania państw narodowych, tak jak ona kiedyś funkcjonowała, nie jest korzystnym trendem, bo przestaliby mieć to wsparcie. A też trzeci, jak gdyby trzeci element nadziei na odzyskanie władzy. I to są nadzieje. Natomiast realnie marsze mają utrzymać takie środowisko, które stoi póki co i interesami stoi za tym obozem władzy, żeby ono się nie rozpierzchło. I druga rzecz, te marsze mają na celu wyłonienie i utrwalenie jej przywództwa. Z jednej strony przywództwa jakiejś partii, w tym wypadku Platformy, a po drugie jakiegoś lidera. I tu jest już rozgrywka póki co nie rozstrzygnięta, jest postać Grzegorza Schetyny, no i pojawiła się zupełnie niedawno spacerującego ulicami miasta przy okazji też zorganizowana została demonstracja. Chodzi tutaj naturalnie o Donalda Tuska. Panie profesorze, pan wspomniał kwestię zagranicy. Wiceszef Komisji Europejskiej Franz Timmermans powiedział w wywiadzie dla niemieckiego tygodnika Die Zeit, że sytuacja w Polsce stanowi fundamentalne zagrożenie dla państwa prawa. Mówi też, że nie wyklucza zastosowania wobec Polski artykułu 7 traktatu unijnego. Mówi to, co dzieje się w Polsce, na Węgrzech, bo te Węgry też cały czas są takim ościeniem, jest bardzo niepokojące. Mówi, w Polsce demokracja używana jest obecnie do osłabiania państwa prawa. Sędziowie mają robić to, czego chce polityczna większość. Czy tak rzeczywiście jest? To oczywiście jest zamydlanie rzeczywistych problemów unijnych. Pamiętajmy, że Unia jest w ogromnym kryzysie, nie tylko ekonomicznym, ale nade wszystko jest w kryzysie tym związanym z bezpieczeństwem. Napięcia, jakie istnieją na styku tego konfliktu kulturowo-cywilizacyjnego, myślę o tych uchodźcach islamskich, są tak duże, no, że polityka otwartych granic i twierdzenie, że multikulturalizm to jest wspaniała ideologia, która tylko głosi pokój, a każdy, kto myśli inaczej lub mówi inaczej, to jest islamofobem, to przestaje działać. W związku z czym i sam Macron, i Timmermans postulujący, bo wiadomo jest, że elity, te establishment lewicowo-liberalne unijne absolutnie postawił na Macrona i cieszy się z jego zwycięstwa, więc Timmermans sturował jego zapowiedzią sankcji przez Macrona. To pytanie też, jakie poparcie polityczne będzie miał u siebie, prawda? To jest jasne, nie ma rządu, wybory parlamentarne przed nim również, tak, bo takiej siły politycznej jeszcze nie ma, czyli zaplecza
zaplecza politycznego, oprócz tego, które wybrało. Tak. Ale zaraz się do tego odniosę. Natomiast te antypolskie czy antywęgierskie wypowiedzi porównujące Węgry i Polskę do Rosji, one jak gdyby emocjonalnie mają być odpowiedzią na ten niepokój związany z imigrantami, ale nie odpowiedzią, że no macie rację, rzeczywiście islam, ten terroryzm zagraża Europie, tylko Polska zagraża. Mimo tego, że to jest iluzja, że twierdzenie, że u nas nie ma wolności czy demokracji, to są po prostu bzdury. Ale tam, kto tam o tym wie? To więc można niedługo pewnie tych imigrantów nazwą mianem Polaków czy Węgrów. To są po prostu, to jest gra na emocjach. Bardzo populistyczna. Zarzuca się populizm przeciwnikom, a oni są skrajnie w tym populistyczni, ale to czyni. Natomiast fakt, to o czym on się mówił, samo zwycięstwo prezydenta Macrona wcale nie świat nie będzie, nie mówi o tym, że kryzys został w 100% zażegnany, bo oni zażegnani w tym sensie, że prezydentem nie będzie Marine Le Pen, ale jeśli bierzemy pod uwagę ułożenie struktury władzy, to Macron jest pewnym zabiegiem socjologicznym, ażeby zbuntowanych Francuzów skanalizować w kierunku pozornie antyestablishmentowym, realnie jest establishmentowym, czyli Macron formalnie, wizerunkowo jest antyestablishmentowy, bo nie był kandydatem ani socjalistów, ani prawicy republikańskiej. Był, jak gdyby nową partię założył, prawda, i o takiej nazwie, która treściowo nic wiele nie wnosi, więc emocjonalnie, jak gdyby mógł Macron powiedzieć, ani nie jestem antyestablishmentowy, a jako minister rządu socjalistów, no w sumie jest reprezentantem tego establishmentu, no czyli jest to produkt taki wysokotechniczny, który ma tych wyborców niezadowolonych z rządów dotychczasowych układów francuskich i Unii Europejskiej, jak gdyby nieco przechwycić, ale to jest przechwyt chwilowy. Kiedy oni się zorientują, że Macron to jest jednak absolutnie dawny establishment i dawna polityka, to to zniechęcenie, które dzisiaj się wyraziło w 30% w głosowaniu na Marine Le Pen, może się spotęgować w niedługim czasie, a zbudowanie większości w parlamencie w wyborach czerwcowych będzie dla niego trudne, ponieważ partia jest nowa, wprawdzie ma tam sporo członków, ale pamiętajmy, że trzeba zbudować jednak no, taką siłę, która jest w stanie przemóc te stare, tradycyjne partie mające już ustabilizowany establishment i ustabilizowane metody działania kandydatów rozpoznawalnych itd. itd. Wcale nie musi być tak, że kryzys ten polityczny we Francji już teraz jest zażegnany lub że wybory czerwcowe go rozstrzygną. Problemy, które to państwo przeżywa, są ogromne, tak jak i problemy samej Unii Europejskiej. Żeby to zamydlić, zamulić, niejednokrotnie mówi się, a to przez to, że Polacy są populistyczno-putinowscy, a jeszcze odbierają nam pracę, ponieważ Wirkut przenosi fabrykę do Polski. To są te metody, które dokładnie ilustrują, jak bardzo ten jednak nacjonalistyczne, tak jak byśmy powiedzieli, dbanie o własne interesy jest stokroć ważniejsze dla tych elit niż tak zwane hasła unijne, które raz za razem są wypowiadane, a w które oni sami nie wierzą. A jeszcze pytanie, jak pan ocenia, jak będzie wyglądała polityka nowego prezydenta Francji, jeżeli chodzi o Polskę? Na pewno będzie się musiał wpisać w ten kontekst działań Komisji Europejskiej już od dłuższego czasu, czyli aranżować pewne na razie werbalne, a być może później formalne ruchy. Pamiętajmy, że rzeczywiście istnieje coś takiego jak wybijanie się polskiej gospodarki na konkurencyjność, a to jest nie do zaakceptowania. Jednak władze, no jednak u nas układ polityczny absolutnie nie akceptuje multikulturalnej polityki tej lewicy europejskiej, która chciałaby państwa narodowe wysadzić w powietrze poprzez pomieszanie w tych strukturach narodowościowych i cywilizacyjnych w Europie. W związku z czym
te ataki będą się kumulować. Myślę, że on może być nawet jako przywódca państw narodowych tych różnych stanąć na czele tego, no bo rok Rosek deklarował to w kampanii wyborczej tak niewybrędny jednak sposób, to myślę, że będzie próbował to kontynuować. Czyli krótko mówiąc, tak, wyborcy jego są zaniepokojeni tym, co się dzieje w kontekście zamachów terrorystycznych, to on nie będzie emocje te kierował, no dobrze, trzeba coś z tym zrobić, ten Islam to jest jednak problem, tylko Polska jest problem. To jest tylko znalezienie zastępczego wroga. Dawniej to się nazywało celem pozła ofiarnego. Bardzo dziękuję za rozmowę, za komentarz. Szczęść Boże. Naszym gościem był pan profesor Mieczysław Ryba. Jeszcze jeden temat, jeden gość. Jest nim pan profesor Jan Szyszko, minister środowiska. Witam serdecznie, szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam serdecznie radni słuchaczy. Panie ministrze, na zaproszeniu na konferencję jeszcze Polska nie zginęła wieś w tym tygodniu 13 maja w Toruniu organizowana jest taka konferencja w hali sportowo-widowiskowej. Piękne słowa Jana Pawła II. Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę ojczyznę ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi. Czy to, co planuje między innymi pan, bo pan jest jednym z organizatorów tego wydarzenia, również Instytut imienia świętego Jana Pawła II, Pamięć i Tożsamość, nasza uczelnia, przy udziale Lasów Państwowych, Polskiego Związku Łowieckiego i NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność. Czy to jest ten główny motyw, tak mamy to czytać, na to patrzeć? Tak, oczywiście to jest główny motyw, bo zachowanie tej ziemi dla przyszłych pokoleń, zachowanie polskiej ziemi, ziemi to dzięki kołdom, jej rodzinie, jej historiom, jej katowościom, to jest wielka szansa dla naszej ojczyzny, ale to jest również wielka szansa dla jednoczącej się Europy. Polska to kraj rzeczywiście unikatowy pod względem takich charakterystyk, jak chociażby żywe zasoby przyrodnicze, między innymi działalnością gospodarczą polskiej gleby. Polskie gleby rolne są gotowe temu, aby produkować żywność o najwyższej jakości, a ta żywność jest niezwykle poszukiwana. A więc ta nasza ziemia jest naprawdę czymś niezwykle cennym, a żeby ta ziemia służyła człowiekowi, to oczywiście musi być silny człowiek, który tą ziemię w przyszłości uprawiał, a więc musi być zachowane miejsce dla tych ludzi, a miejsce dla tych ludzi to są miejsca pracy, a miejsca pracy to właśnie dawanie tego dobra z tej chwili potrzebne również jednoczącej się Europie. Rozpoczynamy tą konferencję wspólną mszą świętą o godzinie 11, ale później wykłady i to można powiedzieć w różny sposób, bo i filozoficzne spojrzenie, prawda, i Kościół, i przyroda, rola wsi w Polsce, wieś i rola w polskim społeczeństwie, takie tło historyczne, będzie leśnictwo, łowiectwo, ochrona przyrody. Tak, rzeczywiście, tu gdy popatrzymy na tę dalszą część, mianowicie polskie łowiectwo, leśnictwo, czy też sama współdziałanie tego, to właśnie ten model współdziałania tego ekstremistycznego, tradycyjnego polskiego rolnictwa, łączone z tym nieliberalnym, nowym, unikatowym w skali świata leśnictwem, jak również model polski, model łowiectwa, współpraca tych trzech jaskini daje to, że te nasze krajobrazy pozwalaliśmy tętnią bioróżnorodnością, a bioróżnorodność to jest nic innego jak możliwość korzystania z tej bioróżnorodności dla dobra człowieka, a korzystanie z tej bioróżnorodności to między innymi poszukiwanie bardzo wartościowego, poszukiwanego na całym świecie w tej chwili zdrowego pożywienia. A więc to jest możliwość również rozwoju tej polskiej wsi. I żeby zachować tą unikatowość tej polskiej wsi, no to musimy pamiętać o tym, że właśnie Polska została kreowana właśnie przez ludzi, i to przez tych rolników, właśnie współdziałających z polskim łowiectwem. A to nie ulega najmniejszej wątpliwości, że również ta polska wieś przetrwała i zachowała tą swoją zadowolenie dzięki Kościołowi, a cała poparcie na historię polskiej wieś, ona była ostoją właśnie polskości, ostoją patriotyzmu, jak również i
ustoją do tej działalności takiej społecznej właśnie dla trwania człowieka w mieście. Jest to taka tego rodzaju natomiast w tej chwili, gdy popatrzymy na trend, szef komisji europejskiej zaapelował do francuskiego prezydenta elektorów po objęciu władzy ograniczył wydatki publiczne w szpitalach. Wysiłków na rzecz wspólnego współdziałania w środowisku. Człowiek może wyglądać.